Dziś w programie. Edyta Pazura, konkurencją dla Anny Muchy? W czym młode mamy ze sobą rywalizują? Polka, która podbiła włoskie programy kulinarne. Co jeść, by wyglądać świetnie bez pomocy chirurga? A w naszej kuchni jest dzisiaj pięknie włosko, dlatego że jest z nami po raz pierwszy Alina Suder, która prowadzi popularny program kulinarny we włoskiej telewizji, a także pisze książki kulinarne, między innymi dedykowane sportowcom, prawda? Dobrze mówię? Ale także dzisiaj mamy dzień pizzy, dlatego będziemy robili dzisiaj pizzę. I oczywiście są z nami restaurator, mistrz Mateusz Gessler i szef kuchni Robert Kądziela. Alino, jaką pizzę dziś zrobimy? Ja zrobię wersję pizzy nie dietetycznej, ale lżejszej. A później zobaczymy, co zrobią kucharze. A może być dietetyczna? Może być. Dietetyczna to nic nie znaczy. Znaczy lżej jeść bez mniej tłuszczu. Aha, a panowie? No ja jestem w szoku, bo nie wiem, co zrobić. Mamy prawdziwą Polkę włoską. Pizza domowa, więc tego się dowiem od chłopaków. Od ciebie chciałbym się dowiedzieć tego, co piszesz w swojej książce. Piszesz, że można jeść zdrowo, w miarę dużo i dobrze wyglądać bez pomocy chirurga plastycznego. Tak piszesz. Więc powiedz, jakie są te zasady? Bo na przykład teraz jest modna bardzo dieta białkowa, ludzie obcinają węglowodany. Co sądzisz o tej diecie słynnej, bardzo białkowej, no, którą stosują nasi widzowie bardzo często? Ja myślę, że nie warto się męczyć, dlatego że jest dużo prościej, jest wszystkiego. Pójść sobie do restauracji. Życie jest piękne. Trzeba dobrze jeść w restauracji, a w domu trzeba dbać o siebie. Trzeba gotować bez tłuszczy, kolorowo, z dużo warzyw i z mało kalorii. Dobrze, ale węglowodany możemy jeść? Jasne, potrzeba jeść węglowodany. A energię skąd weźmiemy? Ale co sądzisz, ta dieta białkowa jest zdrowa twoim zdaniem, w ogóle bez węglowodanów? Znaczy wszystkie te takie diety białkowe czy tak dalej, to jest tylko moda. Nie trzeba za dużo białek jeść, wszystko jest nam potrzebne. Śródziemnomorska dieta jest najzdrowsza i najważniejsza, także i białka, i węglowodany. Same białka nie. Zakochałem się w pani. Ja widzisz, też od razu, ja coraz bliżej stoję obok Aliny. Nie, naprawdę, no to jest pierwsza pani dietetyczka, która mówi normalne rzeczy. Normalne jeść, tak? Poza tym wyglądam na taką bardzo szczuplutką, nie. Wygląda normalnie. Słuchaj, bo ty też piszesz, że to jest taka trochę kuchnia pięciu kolorów. Na czym ona polega? Dlatego, że trzeba używać. Każdy kolor nam podaje mesaż o antyoksydantach. Czyli wiadomość. Mesaż, a właśnie po włosku. Messaggio się mówi po włosku. Tak cieplej to wszystko wygląda. Ja wyjdę stąd, bo Włochy są nie po tej właściwej stronie gór. Pamiętajmy o tym. A, bo tutaj Francja. A ja w książce napisałam, mam siostrę, co żyje we Francji, a w ogóle moja książka to nie jest tylko kucharska, ale i o moim życiu, o moim wyjeździe z 79 roku z Proszę, Polski. Do Włoch. I tam sukces gotowania, ale także piszesz o sportowcach, jaka powinna być dla nich dieta, ale układasz dietę sportowcom? Tak, ale akurat nie polskim sportowcom, tylko sportowcom włoskim, tak. Dobrze, o co jeszcze chodzi z tymi kolorami, bo to mnie interesuje, tak praktycznie. Ha, kolory muszą być, wszystkie pięć kolory muszą być w naszej żywności. Żółte, czyli coś z warzyw i z owoców, na przykład, zobaczcie, peperony, papryka. Znaczy codziennie czy w każdym posiłku? Codziennie. W czasie dnia musi być fioletowy, żółty albo pomarańczowy, czerwony, bo jest bardzo dobry pomidor, a jak nie, to truskawki bardzo dobre, fioletowy, mirtyli, jak to się mówi po polsku? Oj, nie wiem, nie pomogę. W lesie Aniu, może ty pomożesz. Borówki, a jak nie, to bakłażany, zielone i białe. Białe też jest bardzo ważne, na przykład seler, patrzcie. Zdrowy na surowo i zdrowy gotowany. Fajnie. To takie ogólne zasady żywienia według Aliny Sander. Natomiast o tym, jak zrobić dobre ciasto na pizzę, porozmawiamy w następnej naszej kuchni. Zagramy taki największy nasz przebój, kawałek do tańca. Ja to uwielbiam. Zapraszamy. Trochę do północy, drink jak zagubiony pocisk, strzelił mocno mi do głowy, coraz trudniej się wysłowić. Pić niezdrowo, więc na zdrowie, bliższy się wydaje człowiek. Serce mi z tęsknoty pęka, tu przy barze taka piękna. To jest do tańca kawałek, coś ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczepię i może będzie nam lepiej. Melancholia, bar, papieros,
Dobrze, że jestem hetero. Cały wieczór mnie pociągasz, więc nie mówmy o poglądach. Nie wspominaj o chłopaku, dziś Warszawa, jutro Kraków. Zagubieni w zmysłu w sieci, gdy z głośników przebój leci. To jest do tańca kawałek, więc rób coś ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczepię i może będzie nam lepiej. A my jesteśmy w kuchni, obok mnie ta uśmiechnięta, piękna kobieta to Alina Suder, która we włoskiej telewizji prowadzi program kulinarny, pisze książki kulinarne, ale widziałem, że w czasie występu Poparzonych kawą 3 grałaś na saksie, jak to? Nie wytrzymałam. Niesamowite, ja... grasz na saksie. Troszeczkę. A... pokazać? Tak, tak, nie? Absolutnie, kawałeczek jakbyś mogła. Troszeczkę. Kobieta wielu talentów, pisze muzykę, książki kulinarne. W książce też jest moja muzyka. Proszę. O, akurat. No proszę bardzo, sztuka niczym kulinarna, muzyczna w kuchni również. To w takim razie wróćmy do naszej pizzy. Okay. Wiemy, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. A propos pizzy, moja już zrobiona, także dam spróbować mistrzyni. Oj, ja muszę zjeść. Ale wygląda pięknie. Pięknie. Ale... powiedzmy też naszym widzom teraz, jak zrobić ciasto, dobrze, jak to wszystko zrobić, żebyśmy mogli czegoś nauczyć. Ty też więc możesz. Moja pizza jest bardzo szybka i bez tłuszczu, więc musicie wziąć trochę drożdży, pierwsza część, wody, nie za zimnej, nie za ciepłej. Poczekaj, drożdże, woda. Wodę, troszeczkę cukru, trochę mąki, nie za dużo. Tak. Weź trzepaczkę. Dobra, trzep, dobra. Trzep i to musi być tak jak śmietana. Taka konsystencja. Aha. I to się odkłada na 30-40 minut. Niech to sobie rośnie. Mhm. A że nie mamy czasu, nam to już wyrosło. Tak jest, odłożyliśmy, ale wam pokażemy, jak to się robi w ten więc sposób. Takie musi być. Świetny jesteś. Dobrze? No musisz dziękuję w domu zrobić. Pomagam chętnie. Dobra, w domu zrobię. Dobrze, druga część już jest wyrobiona. Do tego się dokłada, do tego jeszcze mąki. Żeby była taka twardsza, tak? Żeby była twardsza, takiej konsystencji. I tylko jedną łyżkę oliwy, aha, prawdziwej oliwy, dobrze, trochę soli i wychodzi takie ciasto. Mhm. Pokażę ci, proszę, żeby takiej konsystencji i będziemy było wałkować? A po co wałkować? Rękoma rozkładać. A, okej. Okay. jak to będzie już przygotowane, przepraszam, bo tu mamy zakąski. Dobra, papryczka. Papryczkę. Mhm. Więc jak będzie taka konsystencja, się odkłada jeszcze na rośnięcie przez godzinkę. Przez godzinę ma leżeć? Przez godzinę ma jeszcze leżeć, dobrze, na tej zasadzie w miejsce. Przekroi się, żeby rosło takim krzyżykiem. Aha. Trochę do tego mąki i to rośnie. Dobrze. Jak to będzie gotowe... Po godzinie się wyrabia i się pizzę z tego robi. Wyrabia, w sensie wałkujemy wreszcie? Wałkujemy i tylko ciasto, nie za cienkie i nie za grube. Świeże pomidory pokrojone na plasterki, pod... prażone na ruszcie bez tłuszczu na patelni gorącej bakłażany i jak one się nazywają? Cukinia. Cukinie, trochę pomidorów, jedną bez niczego, bez tłuszczu i bez mozzarelli, a mozzarellę na surowo włożymy. I to idzie do pieca. I do proszę pieca. Szefów. Do pieca. No jak długo, pani Alino? Gorącego ile? 20 minut? No, 17-18 minut. 17-18 minut. Dobrze, mówiąc, to wyjmiemy w takim razie w naszym kolejnym wejściu kuchennym. Okay. A ja tylko sięgnę po twoją książkę, jeżeli pozwolisz. Bardzo jak chętnie. Jeść, żyć. Jak jeść i żyć. I żyć, by młodym być. 52 lata. Nie. Tu nie, do tej kamery mamy dla was tę książkę na Facebooku do wygrania. Wchodźcie, tam są zasady naszego konkursu. A my wracamy, zobaczcie, jak ta pizza nam urośnie. I dobrze? Czy będzie smaczna. I czy będzie smaczna. Szefa jest świetna. Jest bardziej kaloryczna, ale zapachowa. Ale, nie wiem, ale ja takie mogę. Ja, jak widać, mogę. Jest nam duży zapas nawet. W takim razie my sobie czujemy, czekamy, aż pizza urośnie, a ja wracam teraz do Ani i do jej pięknych gości. Ale błono. Błono. Ania, zapatrzyła się, jak Marcin tańczył, widziałem. Czy nie, patrzyłam na pizzę akurat. Zobaczmy, to jest właśnie pizza wykonana przez Alinę Suder. Naturalna. Ciasto mamy pół grube, tak? Pół grube. I samo ciasto, pomidory bez niczego, surowe,
Mozzarellę się oddzielnie podaje na surowo, dlatego że jest łatwiej trawiona, jak chcecie. Jak chcecie dodawać sobie oczywiście... Polewamy oliwą, tak? Ekstra verdine, jak we Włoszech. Sporo bazylika. Tylko noża brakuje do pokrojenia tego. Noża. Tak. No, jak to pachnie? Ile kalorii? Ile kalorii? Za ile chcesz zjeść? W takim jednym trójkąciku. W takim jednym trójkąciku mniej więcej 500 kalorii. Przy to pizzy tak jak... się w ogóle nie liczy kalorii. A nie liczy się dobrze. Nie, nie ma za dużo. Nie ma. Nie, a 1000 kalorii ma taka pizza w pizzerii, więc to jest 500, połowę. Mm-hmm. Bo nie ma tłuszczu. Pycha. Spróbujcie. Z tym świadkiem nie ma nic. Oprócz oliwy z oliwek na samym jak się podoba, panowie? A nam się czepiają, że masełko ma dużo kalorii. Prawda? Ale tak. Wygląda smakowicie. Poza wygląda tym jest druga wersja z warzywami. A ta jest cukinią, tak? I z bakłażanem. Z bakłażanami grillowanymi tylko. I też oliwę oczywiście. Poprosimy noża do polania, do pokrojenia. A to jest ich pizza typowa. Świetna jest. Trochę bardziej kaloryczna. Z tym, że to jest prawdziwa pizza. Z mozzarellą zrobioną na ciepło. Z pomidorkami, z sosem pomidorowym. Czyli więcej kalorii i gorzej nie, 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 znaczy jest taka... Więcej kalorii, gorzej nie. Smakuje, no ogólnie do kitu, do kitu. Dlatego nie chcieliście dać nam noża, prawda? Żeby ten kroić. Nie chcieli, do tej byście dali. To my w takim razie zachęcamy państwa do robienia takiej pizzy w domu, bo udowodniliśmy, że jest to proste, można zrobić i ma niewiele kalorii, taka duża część. A jeszcze przypomnę, z obowiązku, że mamy dla was do wygrania płyty zespołu Masters. Jak wygrać płytę, zobaczcie na naszym profilu na Facebooku. Gorące, wszystkie dobra, oczywiście zamieścimy tam przepisy. Ile kosztowało zrobienie takiej pizzy? Może 4 zł, 5 zł? Takiej duży pizzy, tak? Bo w zimie pomidory są droższe. Ale to jest wszystko. No, proszę bardzo. Róbcie pizzę sami. Alina, bardzo ci dziękujemy za tą smakowitą kuchnię włoską. Panowie, wam dziękujemy również. A państwu jeszcze nie dziękujemy, bo przed wami na zakończenie programu Studio Weekend na naszej scenie zespół Masters. Znajdę miłość bez granic, wiem, że przede mną jeszcze jest. Szukam dziewczyny, co kocha za nic, szukam, bo za nic kochać chcę.